Jubileuszowa edycja hitowego programu TVP Rolnik Szuka Żony z pewnością zapisała się jako jedna z najmocniejszych w historii programu. Wszystko za sprawą licznych nieporozumień i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Bez wątpienia najwięcej emocji dostarczył widzom Waldemar, który został okrzyknięty mianem kontrowersyjnego uczestnika. Początkowo mężczyzna nie był do końca szczery z kandydatkami. Te mu jednak wybaczyły. Później rolnik nawiązał relacje z Ewą, jednak w finale dowiedzieliśmy się, że para już się nie spotyka, a Waldemar związał się z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Od tamtego momentu zakochani chwalili się swoim szczęściem w sieci. Rolnik szuka żony. Dorota zaniepokoiła fanów. Zamieściła niepokojący wpis, pełno w nim smutku. Po programie związek Doroty i Waldemara nabrał tempa. Para spędzała ze sobą każdą chwilę i snuła poważne plany na przyszłość. Teraz fani mają mocne powody do obaw, ponieważ na Instagramie byłej uczestniczki hitu TVP pojawił się niepokojący wpis. Kobieta rozprawiała na temat prawdy. Ktoś, kto karmi innych kłamstwem, prędzej czy później udławi się smakiem prawdy. Rolnik szuka żony. Waldemar nie przebierał w słowach, nieoczekiwanie na profilu Waldemara również pojawił się wpis. Widać, że puściły mu nerwy. Być może jest to dowód na to, że w jego życiu doszło do czegoś przykrego. Żyj tak, żeby tobie było dobrze, bo innym kuwa nigdy nie dogodzisz. Napisał na Insta Stories. Jak na razie, ani Waldemar, ani Dorota nie wyjaśnili dokładnie, o co chodzi.